W przygotowaniu jest wersja hiszpańska, w ubiegłym roku ukazała się francuska, a wcześniej angielska, niemiecka, czeska, włoska i rosyjska. Mikrokosmos Normana Davisa i Rogera Moorhouse'a tylko w Polsce został sprzedany w 60 tysiącach egzemplarzy. O światowej karierze historii Wrocławia autorstwa brytyjskich historyków Anna Tus. To spotkanie z czytelnikami i promocja książek Normana Davisa w Paryżu. Brytyjski profesor o mikrokosmosie i o Wrocławiu opowiadał również w czasie wspólnej debaty z prezydentem miasta. Historyk po raz pierwszy odwiedził Wrocław w latach 60. W 1997 roku podpisał umowę na przygotowanie książki o burzliwych dziejach miasta i 5 lat później na półkach księgarni pojawił się Mikrokosmos. Propozycja nie tylko dla fascynatów historii. Widziałem, że oblicze tego miasta ciągle się zmienia i to daje, chyba wciąga czytelnika. Jednym z krajów, gdzie książka się cieszyła dużym powodzeniem, są oczywiście Niemcy, dlatego że duża część historii Wrocławia jest związana z obszarem kultury języka niemieckiego. W Niemczech cały nakład już się wyczerpał. W przygotowaniu jest kolejne wydanie, a na świecie Norman Davis ciągle słyszy pytanie o Wrocław. Na przykład w Nowej Zelandii. Czy pan jest autorem tej książki o... On nie potrafię nawet mówić Wrocław, nie? Ale tego miasta w Polsce, tak jest. No, ale to jest dopiero sukces. Na targach książki egzemplarz Mikrokosmosu dostał w prezencie premier Francji. Ale dla profesora Davisa ta książka to już historia. W marcu do wydawcy w Londynie trafiło kolejne dzieło. Pojechałem dosłownie dookoła świata przez prawie pół roku. 15-16 przystanków i teraz napisałem łańcuch esejów. Prywatnie profesor związany jest z Polską i z Polką, która towarzyszyła mu w czasie przyjęcia w polskiej ambasadzie w Paryżu. Wcześniej się pan zakochał w Polsce czy w Polce? Ja już dobrze mówiłem po polsku, zanim poznałem żonę, więc chyba Polska właśnie zrobiły wrażenie przed Polką. Tak. Paryż, Anna Tus.